Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was poradnik do klasera, wszystko o klaserze, czyli jak go w ogóle zdobyć, po co on w ogóle jest i tak dalej, dlatego że masa osób mnie pytała, jak ten klaser uzupełniać dobrze, jak to robić szybko, no i ogólnie po co właśnie ten klaser jest, dlatego też postanowiłem nagrać taki film, no i podzielić go oczywiście na podrozdziały, żeby każdy sobie obejrzał to, co go akurat interesuje i wrzucić przede wszystkim jeszcze przed startem serwera, bo dzisiaj startuje EU3, ja ten film pewnie wrzucę jakoś 12, 13, żeby każdy sobie na spokojnie obejrzał, zanim jeszcze wystartuje na swojej nowej postaci. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jeżeli coś będzie niejasne, jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieć odnośnie klasera, to oczywiście pytajcie, ja Wam chętnie w komentarzach odpowiem. Jeżeli chodzi jeszcze o mnie, powiedzmy, o moją osobę, to tak jak wspomniałem, dzisiaj startuje nowy serwer EU3, jeżeli ktoś planuje kupić pakiet startowy, jeżeli ktoś planuje kupić pakiet twierdzy, może po prostu same klepsydry, bo na sklepie internetowym też jest taka opcja, a może po prostu grzybki, zwyczajnie grzybki, bez żadnych pakietów ani nic takiego, bo planuję jakoś tam bardziej przygrzybić, to oczywiście będę wdzięczny, jak będziecie kupować na stronie home.syfygame.net, wszystko macie w moim opisie postaci, macie na banerku nad moją głową, tam te grzybki są w tańszych cenach, są jeszcze przed podwyżką, to pierwsza sprawa, a druga sprawa, jak użyjecie kodu twórcy Neutral, to ja część z tego, co zapłacicie za grzybki, dostanę bezpośrednio, więc będzie to wsparcie dla mnie, możecie wysyłać screeny, jak używacie tego kodu, żeby brać udział w konkursach na PaySafe Cardy, polecam, generalnie polecam, nawet jak ktoś kupuje tylko pierwszy pakiet, albo tylko pierwsze dwa pakiety, to również oczywiście będzie wsparcie dla mnie, za co ślicznie Wam dziękuję. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać, to tak słowem wstępu, no i na samym początku, jak zdobyć klaser, bo to pewnie dużo osób zastanawia. Klaserek można zdobyć w gabinecie magii. Po wbiciu 10 poziomu naszej postaci, czyli bardzo wcześnie, ten klaser pojawia nam się tutaj w gabinecie magii. Oczywiście nie pojawia nam się od razu, dlatego że jak założymy postać, no to mamy jakieś tam itemki już w zbrojowni i gabinecie magii wylosowane, więc jak wbijemy ten 10 poziom postaci, to będziemy musieli przerolować tutaj gabinet magii za grzybki, aż nam się ten klaser pojawi. Klaser kosztuje 25 golda, to pierwsza sprawa, no i to jest po prostu taka książeczka, coś jak tutaj, bo widzimy, ja już mam ten klaser na swojej postaci, oczywiście taka mniej więcej książeczka jak tutaj na tej grafice na dole, no i zauważycie, na pewno zauważycie, bo to tam jest tak podświetlone, jak Wam wyskoczy i tak jak mówię, kosztuje 25 golda. Jeżeli chodzi o to, że musicie rolować za grzybki ten gabinet magii, żeby ten klaser dostać, oczywiście mówię, nie wcześniej niż na 10 poziomie, bo klaser jest od 10 poziomu, to jest to warto zrobić. Jak jesteście graczem eko, to na pewno, jak grzybiarzem to tym bardziej, natomiast jak graczem free to play, to zawsze tam na start troszkę tych grzybków macie. Teraz jak jest prerejestracja i tak dalej, jak potwierdzicie konto, to na start macie 40 grzybów. Zazwyczaj rolowanie, no nie wiem, kilka grzybków dosłownie i ten klaser się pojawia, wiadomo, ktoś będzie miał większego pecha, ktoś będzie miał mniejszego, no ale tak czy inaczej warto te grzyby wydać na ten klaser, bo jest to bardzo, bardzo ważne, do czego przejdę w kolejnym rozdziale, jest to, tak jak wspomniałem, jedna chyba z najważniejszych rzeczy, więc nawet jak gracie free to play, to polecam tutaj troszeczkę tych grzybków wydać, dosłownie kilka, aż ten klaser Wam wyleci, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, zwłaszcza na początku Waszej przygody, także bardzo prosto, 10 poziom i rolujemy gabinet magii, wyskakuje nam klaser, kupujemy za 25 golda i tyle, tak zdobywamy po prostu klaser. Kolejny rozdział to jest, co nam daje ten klaser. No i tutaj już sprawa jest bardzo ważna, że tak powiem, i bardzo istotna, dlatego że klaser oprócz tego, że daje nam osiągnięcia, każde zrobione osiągnięcie, tutaj jak widzimy mamy tą pierwszą zakładkę osiągnięcia, no i każde zrobione osiągnięcie daje nam plus 5 statystyk, plus 5 naszych podstaw i to jest plus 5 do wszystkich cech. Zresztą tutaj jak najedziemy na klaser, to widzimy, mamy coś takiego jak osiągnięcia, ja w tym momencie mam 94 na 103, no i mamy premię do cech plus 470 do wszystkich, bo tych osiągnięć po prostu tyle mam. Każde jedno osiągnięcie to jest plus 5 do wszystkich cech po prostu. Tu mamy napisane, jak te osiągnięcia zrobić, no to nie jest nic skomplikowanego, ale to jest tylko jedna z dwóch jego funkcji. Drugą, myślę, że o wiele ważniejszą funkcją tego klasera jest oczywiście premia do punktów doświadczenia. W zależności ile zdobędziemy tutaj itemków, ile zdobędziemy potworów w tym klaserze, ile zdobędziemy kosztowności, jak widzimy mamy przedmioty wojownika, przedmioty maga, przedmioty zwiadowcy, taką premię dostajemy do naszych
tych misji w karczmie z tego klasera. Jak tutaj mamy już ten klaser, jak sobie robimy misję, jak wybieramy jakąś misję, najedziemy na nią, na wartość expa z tej misji, to tam będziemy mieli napisane, że klaser dokładności daje nam plus ileś tam procent. Jak widzicie, w moim przypadku w tym momencie premia do PD, to mamy też tutaj napisane, wynosi 99,56%, więc jest to bardzo dużo, jest to po prostu bardzo istotne, dlatego że im mamy wyższy ten klaser, tym tej premii do PD mamy więcej. To jakby logiczne, dostajemy więcej expa z misji, no i po prostu wiadomo, jak będziemy mieć, nie wiem, 50 level i będziemy mieć 30% klasera, a ktoś będzie miał 50 level i będzie miał 60% klasera, no to zdecydowanie więcej na co dzień z tych misji będzie dostawał właśnie tego expa, więc to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Tutaj mamy tą pierwszą zakładkę osiągnięcia, to tak jak mówię, premia do statystyk za każde osiągnięcie, natomiast tutaj mamy na przykład zakładkę potwory. Te potwory zdobywamy z różnych miejsc. Zdobywamy je, powiedzmy, z jakichś misji po prostu, jak pokonamy danego potwora w misji. Zdobywamy również, jak pokonamy lochy w strefie światła, tutaj też są te potwory, o widzicie, to są potwory ze strefy światła. Mamy również potwory z wieży, więc sama wieża to jest 100 naklejek. No i ogólnie jakaś tam karuzela z idolami, to również są przeciwnicy, jak widzicie, ja tutaj jak sobie wejdę w potwory, jak sobie wejdę jakoś tam dalej, to zobaczycie, że będzie mi troszkę tych potworów z karuzeli z idolami brakowało. Zobaczcie, tutaj mam na przykład Gimpera, Ungę, Keyshore'a, no i tutaj mamy takie, no, naklejki ze znakiem zapytania, to oznacza, że tych przeciwników jeszcze w tym klaserze nie mam, dlatego że ich jeszcze nie pokonałem. Jak widzicie, karuzela z idolami, stoję na 12, łącznie przeciwników jest 21, więc tego mi na ten moment na tym levelu tylko i wyłącznie brakuje do tego klasera, ale po prostu jeżeli chodzi o potwory, to się samo wbija, wiadomo, im zrobimy więcej misji na koncie, tym więcej tych potworów zdobędziemy, im powiedzmy zrobimy więcej lochów, im nasza postać jest mocniejsza, tym jesteśmy, no wiadomo, silniejsi i po prostu zdobywamy te potwory, tak samo lochy, jak na początku nie możemy jakiegoś lochu ubić, no to potem postać będzie silniejsza i te lochy ubijemy i tym samym zdobywamy właśnie te naklejki z potworami do naszego klasera. No i tutaj mamy nawet w lewym górnym rogu napisane, że znaleziono w tym momencie 2273 naklejki na 2283, czyli brakuje mi jeszcze 10 naklejek. To oczywiście nie są same potwory, bo potworów jest 623, ale mamy jeszcze kosztowności, czyli itemki z gabinetu magii, tu jakieś wisiorki, jakieś talizmany i jakieś tam pierścionki. To jest druga sprawa. Kolejna sprawa to są przedmioty wojownika. Wiadomo, różne mamy klasy, mamy druida, łowcę demonów i tak dalej, ale wszystkie te klasy posługują się jednymi i tymi samymi itemkami. Mamy przedmioty wojownika, mamy przedmioty maga i mamy przedmioty zwiadowcy i te wszystkie, raz, dwa, trzy, cztery i te wszystkie pięć zakładek daje nam łącznie 2283 itemki. Także no, to jest bardzo logiczne. Jak w ogóle dostawać te itemy? Wiadomo, no potwory musimy pokonać. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj wisiorki, o jakieś kosztowności, po prostu jak widzicie, mamy na początku takie zwykłe, potem mamy epiki, to nam się pojawia, potem znowu są pierścionki zwykłe, potem epiki, no i tak to ogólnie działa, tak samo z przedmiotami jakiejś klasy, na początku mamy jakieś itemki, które można zdobyć na pierwszych levelach, potem im dalej, tym te itemki są od jakichś wyższych poziomów, potem tam już jakiś 10, 15 i tak dalej, no i później wiadomo, mamy itemki epickie, potem się to zmienia na tarcze, na przykład w przypadku wojownika, potem są tarcze epickie, no i tak to leci, nie? Tak to ogólnie wygląda. Jak te itemki można zdobywać do tego klasera, bo potwory, wiadomo, tak jak powiedziałem, musimy pokonać. Jeżeli chodzi o itemki, to albo je możemy kupić tutaj w gabinecie magii albo zbrojowni, wtedy nam dochodzi do klaserka, tutaj nam się pojawia taki plus jeden, powiedzmy, taka, no, taka cyferka po prostu, w zależności ile itemków zdobędziemy, na przykład zaatakujemy kogoś, kto ma 9 itemów do klasera i wszystkie 9 nam jest potrzebne, bo jeszcze ich nie mamy, wygramy z taką osobą, to tutaj na klaserku nam się pojawi plus 9, taka po prostu animacja, no i te naklejki dostaniemy, więc te itemki można zdobywać albo pokonując kogoś, albo powiedzmy właśnie kupując ze zbrojowni z gabinetu magii, albo jak nam wyleci dany itemek, którego jeszcze nie mamy w klaserze z jakiegoś lochu, to wtedy to wszystko nam daje te naklejki do klasera, więc jest to, myślę, dość logiczne. Mamy tutaj jeszcze jedną zakładkę, mianowicie
legendarne przedmioty. Te itemki możemy zdobyć tylko i wyłącznie podczas robienia legendarnego lochu. Tylko jak zdobędziemy dany item z legendarnego lochu, jak go przejdziemy, to on nam się tutaj dodaje do klaserka. Natomiast jeżeli chodzi o tą zakładkę, to jak widzicie, ona na całe szczęście nam się nie wlicza do procentów, do punktów doświadczenia po prostu. To nie jest brane pod uwagę. Jedynie im więcej mamy legendarnych itemów w klaserze, tym mamy większą szansę na legendarne gemiki z kopalni klejnotów. Więc no to jest fajne, nie? Bo gracze free to play, wiadomo, zanim skompletują wszystkie te legendarne itemy, to troszeczkę minie. Natomiast to na szczęście nam się nie wlicza do tej premii do PD, więc to jest jak najbardziej ok. Także no tyle, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne informacje o klaserze. Jeżeli zaatakujemy osobę, która ma te itemki, których nam brakuje, których tutaj jeszcze nie mamy, może wam pokażę na przykład, jak to wygląda jeszcze na EU1, powiedzmy, bo tu jeszcze nie mam wszystkiego, no bo potworki to widzieliście, jak wyglądają, jak jakiegoś tam jeszcze nie mamy, mamy takie znaki zapytania. A jeżeli chodzi, załóżmy, o jakieś itemki tutaj wojownika, no to mamy, wyglądają tak, wyglądają po prostu w taki sposób, nie mamy ich widocznych tak jak po prawej stronie, tylko tak jak tutaj po lewej mamy tylko i wyłącznie taki cień, to oznacza, że jeszcze tego itemku nie mamy. Jakąś osobę, która ma dane itemki, których nam jest potrzeba do klaserka, zaatakujemy, ale z nią nie wygramy, to wtedy nie dostajemy itemów do klasera po prostu. Widziałem, że jest dużo pytań, co jeżeli zaatakuję taką osobę, ale przegram? No nie, tak to nie działa, to by było zbyt łatwe. Musimy z daną osobą wygrać, no i wtedy te itemki do klaserka nam lądują. Dobrze, tyle jeżeli chodzi ogólnie o klaserze, lecimy dalej. Teraz mamy ogólne zasady uzupełniania klasera, czyli to są takie zasady, które może stosować gracz free to play, może stosować gracz eco oraz może stosować gracz pay to win, dlatego że one są takie uniwersalne. No i pierwsza sprawa to jest bicie ludzi z pełnym ekwipunkiem. Wiadomo, jak jesteśmy grzybiarzami, no to nas bardzo nie interesują te grzybki, więc lecimy sobie po prostu od góry do dołu tutaj w sali chwały, atakujemy każdego i ten klaser nam się szybko uzupełnia. Natomiast jak jesteśmy graczem eko i chcemy poświęcić tylko troszkę grzybków na klaser, ewentualnie jak jesteśmy graczem free to play i w ogóle nie chcemy poświęcać tych grzybów na klaser, to ważne jest, żeby zwłaszcza na początku atakować ludzi, którzy są ubrani po prostu w całości, po prostu mają wszystkie itemki. Jak tutaj wejdziemy na jakąś pozycję, poczekaj, ile ten serwer ma ludzi, 272 tysiące, to powiedzmy jakąś pozycję 270 tysięcy, a nie, wbiłem na 27, jeszcze jedno zero, dobra, cyk. No to widzimy, tutaj jest bardzo dużo postaci, które mają same bronie, nie są w pełni ubrane, albo nawet tych broni nie mają. Takie osoby może lepiej nie atakować. Potem jak już nam będzie brakować jakichś pojedynczych itemków i tak dalej, no to będzie można szukać sobie właśnie takich pojedynczych broni i tak dalej i sobie te osoby atakować i zdobywać. Natomiast jak dopiero zaczynamy uzupełniać ten klaser, jesteśmy na samym początku, to warto jednak atakować oczywiście osoby, z którymi jesteśmy pewni, że wygramy, to pierwsza sprawa, patrząc na ich statystyki, no ale takie, które mają wszystkie itemki, żeby każdy atak dawał nam jak najwięcej itemów do tego klasera. Jako grzybiarz nas to bardzo, powiedzmy, nie interesuje, ale jako osoba, która tam gra na przykład, no przede wszystkim free to play, no to jednak ważne, żeby jak atakujemy co 10 minut, to żeby ta osoba ten atak dawał nam jak najwięcej, żeby jak najszybciej ten klaser uzupełniać. Na początku jest to bardzo proste, no bo jak zdobędziemy klaser, to brakuje nam tak na dobrą sprawę wszystkiego, więc każdy atak daje nam bardzo, bardzo dużo. To jest taka pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że można dodawać sobie ludzi do znajomych. Tutaj jak wejdziemy w pocztę, mamy taką zakładkę i jak widzicie, ja tutaj mam troszkę osób pododawanych do znajomych, no i one po prostu mogą sobie tam wisieć. Jeżeli mamy jakąś osobę, nie wiem, która nam daje jakiś itemek epicki albo coś takiego, którego jeszcze nie mamy, to warto, żeby nie zapomnieć, to albo sobie gdzieś zapisywać ten nickname, ale po prostu wygodniej będzie daną osobę dodać do znajomych. Tutaj sobie klikamy na taką osobę, klikamy tutaj dodaj tego gracza do listy znajomych, mogę wam pokazać. No i jak widzicie, wejdziemy w tą zakładkę, to taka osoba, gdzie on tutaj jest, nie tutaj, czekajcie, nie widzę, o tutaj, a nie, to nie ten, dobra, o tu, dobra, okej, sorry, ale nagrałem to z rana, żeby zdążyć. Tak jak mówię, no taka osoba nam się pojawia na tej liście znajomych, potem można taką osobę zaatakować, jak już nam minie ten czas, czyli te 10 minut, żeby znowu za darmo móc zaatakować, no i ją sobie wtedy wyrzucamy ze znajomych i dzięki temu, no nie musimy tego nigdzie zapisywać ani nic takiego. To jest kolejna sprawa. Kolejna
kolejna rzecz to oczywiście sprawdzanie, czego nam brakuje, dlatego że na początku, jak ten klaser zaczynamy uzupełniać, to praktycznie każdy atak będzie nam dawał jakiś itemek do klasera. Natomiast później, gdy już będziemy mieli więcej tych itemków, gdy już nam będzie brakować tylko pojedynczych, no to wiadomo, nie każdy atak nam będzie dawał jakąś tam naklejkę, nie każdy atak będzie nam dawał procent do tego klaserka, więc potem już trzeba uważać, trzeba sobie tutaj sprawdzać, czego nam jeszcze brakuje. No i generalnie takie osoby atakować, które mają te itemki właśnie brakujące jeszcze w naszym klaserze. To też jest bardzo ważne, żeby nie lecieć na pałę, bo ja tak często robiłem, że jak tam atakowałem za grzybki, przeleciałem na przykład, nie wiem, jako grzybiarz to wiadomo, poleciałem sobie na ranking powiedzmy jakiś 500, na taki, na którym na pewno wygrywam w danym momencie, no i poleciałem powiedzmy 50 pozycji w górę, 50 ataków i finalnie dostałem plus jeden itemek, nie? Czyli mi praktycznie nikt nic nie dał, wydałem 50 grzybków na marne. Ważne jest, żeby potem, jak już mamy więcej tego klasera, to sprawdzać, czego nam brakuje i takie osoby atakować, ale do tego mamy kilka pomocy, że tak powiem, do których oczywiście zaraz przejdę. Kolejna sprawa to jest bicie klas, których mamy najmniej itemków w klaserze. To też jest taka dość ciekawa, powiedzmy, porada z mojej strony, dlatego że wiadomo, na początku kogo nie zaatakujemy, no to oczywiście będziemy sobie, no, dostawać dużo tych itemów, no ale jak już będziemy mieć te 20% klasera, 25% i tak dalej, to już może to nie być takie proste, dlatego też polecam robić coś takiego, że sprawdzać sobie tutaj kosztowności, no to wiadomo, swoją drogą, ale załóżmy, nie wiem, mamy 30% klasera, totalnie strzelam, no i na przykład przedmiotów wojownika mamy 25%, przedmiotów maga mamy 25%, a przedmiotów zwiadowcy mamy 20%, załóżmy. No i wiadomo, widać gołym okiem, że może warto teraz lecieć po sali chwały i atakować tylko klasy postaci, które mają założone przedmioty zwiadowcy, które się posługują tylko przedmiotami zwiadowcy, żeby po prostu, no, dobić sobie tą ilość przedmiotów zwiadowcy do 25%, czyli tak jak to ma miejsce w przypadku przedmiotów maga i wojownika, no nie? No też tutaj, tak jak wam powiedziałem w tym ogólnym opisie klasera, no mamy na początku itemki, które są od pierwszych leveli, potem im jesteśmy dalej, tym te itemki są od jakichś wyższych leveli, potem jakieś już 50 i tak dalej, więc no to też zależy od siły naszej postaci, też wiadomo, na początku będziemy ubijać te początkowe, a im będzie nasza postać silniejsza, tym będziemy mieli szansę pokonywać kolejnych, no i dostawać więcej po prostu itemków do tego klasera. To też może być taka uniwersalna, powiedzmy, rada. No i ostatnia, można powiedzieć taka ogólna, a może przedostatnia, chociaż nie, dobra, ostatnia, niech będzie ostatnia. Natomiast jeżeli chodzi o uzupełnianie klasera free to play i tak dalej, to jeszcze mamy pewną poradę, natomiast to zaraz przejdę do tego. No i ostatnia taka uniwersalna porada to po prostu wymienianie się nikami z ludźmi, dlatego że jak jesteśmy w ogarniętej gildii, a w takiej polecam wam być, to zawsze tam na jakimś Discordzie, na jakiejś grupce facebookowej i tak dalej, zawsze mamy opcję, żeby po prostu, przeważnie tak robią, że jest jakiś kanał klaser na Discordzie na przykład, albo wysyłają niki na pocztę, albo na czacie gildyjnym, gdzie są jakieś osoby z ciekawymi itemami, powiedzmy jakieś rzadkie itemki epickie albo coś takiego, warto się tym wymieniać, warto to podsyłać, warto też, żeby inni po prostu mieli łatwiej, no i warto to sprawdzać przede wszystkim i atakować sobie takie osoby, żeby również jakieś rzadsze itemki, których nie możemy znaleźć, no w ten sposób wspólnymi siłami, że tak powiem, dostać. To też jest, myślę, że dość taka fajna, uniwersalna porada. Co do jeszcze takich uniwersalnych porad, co mi się przypomniało troszeczkę później, no to oczywiście wiadomo, jak wbijemy ten 10 poziom, jak zdobędziemy ten klaser, to warto jest bić jak najwięcej. Jak tylko możecie sobie pozwolić jako gracze grzybiący, to jak najwięcej tego klasera wycisnąć. Jak tam, powiedzmy, jako gracze free to play, to też troszeczkę go pobić, zanim zaczniecie robić dalej jawkę. Jako gracze tak samo eko, możecie troszkę tam grzybków wydać na ten klaser, jeżeli macie taką możliwość, żeby po prostu tego klasera chociaż trochę uzupełnić. Jak zakładacie teraz nową postać, to na sam początek macie 100 klepsydr na start, więc no na spokojnie możecie ten klaser klepać i dopiero jakoś tam przed północą 22-23 tą awkę zacząć sobie robić. Jest to istotne, no bo tak jak powiedziałem, klaser daje wam premię do punktów doświadczenia z misji, więc pamiętajcie o tym, żeby po prostu
no jak najwyższy ten klaser mieć, zanim zaczniecie dalej robić awkę, bo to jest po prostu więcej expa, to jest jakby logiczne, więc mówię, można te misje szybko przeskipać klepsydrami, zostawcie sobie tyle czasu, żeby tego nie robić, że tak powiem, na wariackich papierach, na szybko, no ale mówię, na 10 levelu zdobywacie klaser, bijecie jak najwięcej, potem powiedzmy dobijacie jakiś 15 level lochami, misjami i tak dalej, przebieracie się i potem wasza postać jest mocniejsza, po raz kolejny możecie sobie tutaj śledzić ranking, po raz kolejny możecie sobie jeszcze mocniejszych graczy po tym przebieraniu ubijać, dzięki czemu dostawać jeszcze więcej, no po prostu itemków do klasera, jeszcze mocniejsze te itemki z jeszcze wyższych poziomów, no i wiadomo, po prostu taka uniwersalna zasada to jest to, żeby ten klaser mieć jak na najwyższym poziomie, jak najwięcej procent tego klasera, zanim będziecie dalej robić awkę, bo no to jest więcej premii do punktów doświadczenia, więcej premii do expa, to jest myślę, że logiczne. No ale warto o tym wspomnieć, więc mówię, jak dostajecie ten klaser na 10 poziomie, lejecie ile tylko się da, potem jak powiedzmy już nie macie jak dobijać, ja na tym 10 poziomie, no to różnie, ja tak się staram chyba 25%, ale tak się bardzo nie napinam, oczywiście jako gracz grzybiący, natomiast można i 30, można i tam 32, 33, to zależy ile chcecie na to grzybów przeznaczyć, ile macie czasu i jak bardzo chcecie ten klaser dopieścić, potem na 15, jak dobijecie ten 15, przebierzecie się, no to znowu wasza postać się mocni, znowu będziecie mogli kolejnych graczy pokonywać i te itemki do klasera zdobywać, no i tak z każdym jakimś tam pułapem levelowym, jak się przebierzecie, wasza postać się wzmocni, no to pojawia wam się kolejna furtka do wbijania kolejnych itemków do klasera, do pokonywania kolejnych graczy, dzięki czemu będziecie oczywiście mogli sobie, no wiadomo, ten klaser powiększać. To jeszcze taka uniwersalna porada, o której mi się przypomniało dopiero później. Dobrze, kolejna sprawa, czyli kolejny rozdział, jak uzupełniać klaser. Tutaj mamy free to play, eco oraz pay to win. No i lecimy. Oczywiście każdy może brać te uniwersalne porady, które były w poprzednim rozdziale. To jest, myślę, że no, to są uniwersalne porady po prostu, więc myślę, że każdemu się przydadzą. Nieważne, czy wywalacie dużo grzybów na klaser, czy w ogóle nie wywalacie. Natomiast tak, na początku może free to play. Przede wszystkim jako free to play, no oczywiście wiadomo, nie będziemy wydawać na ataki do tego klasera grzybków. Nie będziemy tego robić. Co ja tutaj mogę polecić? Przede wszystkim te uniwersalne porady, dodawanie do znajomych, no i bicie co 10 minut. To jest bardzo ważne, żeby po prostu, zwłaszcza jak startujemy na nowym serwerze, jak dopiero to jest początek i tak dalej, bardzo ważne, żebyśmy, no, nawet co niektórym to ja polecam nie spać, jak ktoś jest taki zajawiony gierką, żeby po prostu nie marnować tego czasu, żeby bić co 10 minut, no i dzięki temu możemy oczywiście tego klasera wycisnąć więcej, nawet jako free to play. Są pewne pomoce, jest coś takiego jak telewizorki. Telewizorki na aplikacji mobilnej, już wam tutaj pokazuję jak to wygląda. Wygląda to w sposób następujący. Zobaczcie, jak zaatakujemy kogoś na aplikacji mobilnej, no i musimy potem czekać te 10 minut, żeby zaatakować kolejną osobę, to mamy taką opcję jak OK po prawej stronie i za obejrzenie reklamy możemy zaatakować od razu po raz kolejny po prostu, nie? Nie musimy czekać. Jedyny wymóg to obejrzenie reklamy, no ale wiadomo, lepiej obejrzeć reklamę, która trwa tam powiedzmy 30 sekund, niż czekać te 10 minut. To jest opcja tylko na telefonach, nawet jak nie macie tego telewizorka, który wam daje szczęśliwe monety, to ten telewizorek do areny powinniście mieć. To polecam, bo to fajnie przyspiesza robienie tego klaserka, zwłaszcza na początku. Z tego co wiem, jest limit chyba 50 reklam dziennie, czyli 50 takich ataków dziennie można zrobić, ale ten limit z tego co słyszałem nie zawsze działa, nie do końca działa, no więc raczej będziecie mogli zrobić po prostu więcej. Tak to ogólnie wygląda i to polecam zrobić. Więc no tutaj na free to play nie ma jakiejś uniwersalnej metody. Atakować po prostu osoby, które dają ci jak najwięcej, atakować co 10 minut, atakować za telewizorki, no i tyle. No na pewno free to play nie będziesz miał od razu takiego klasera jak gracz grzybiący, ale wiadomo, powoli, sporo czasu trzeba na to poświęcić i tak dalej, ale powoli taki wysoki klaser dobijesz. To jest, no mówię, bardzo, bardzo ważne, warto o tym pamiętać. Więc to jest, jeżeli chodzi o osoby free to play, oczywiście polecam te uniwersalne porady cały czas tam mieć z tyłu głowy, powiedzmy. Jeżeli chodzi o osoby eco, no to tutaj
raczej nie będziecie wydać grzybków na ataki do klasera, ewentualnie może tam jakieś troszkę na początku, gdy dopiero będziecie startować na nowej postaci, będziecie mieć kilka grzybków w zapasie, no to na takie ataki na graczy po prostu, którzy mają pełny ekwipunek, którzy wam na pewno dadzą te plus 7, plus 8, plus 9 itemków i tak dalej, warto jest tak jakby no troszkę może tych grzybków wydać. To już zależy, jakim jesteście graczami, możecie być graczami, którzy będą, powiedzmy, będą mogli sobie bardziej pozwolić na wydawanie tych grzybów na klaser, będą mogli sobie mniej pozwolić na wydawanie tych grzybów na klaser, ale pamiętajcie o tym, żeby no o tym nie zapominać. Możecie lecieć tak jak gracze free to play, a możecie troszkę grzybków na takie osoby, które wam dadzą dużo, po prostu wydać. Tam zwłaszcza na początku, jak ten klaser jeszcze uzupełniacie, jak macie pierwszy dzień, wiadomo, pierwszy dzień trwa tylko 8 godzin, bo od 16 do 24, więc tego czasu jest zdecydowanie mniej niż na przykład drugiego dnia. Jeżeli chodzi o osobę grającą na grzybach, czyli tak zwane pay to win, no to wiadomo, ta osoba bije za grzyby. Po prostu tutaj sobie wbija na przykład na ranking, powiedzmy 2500, jeżeli to jest oczywiście ranking, który może bez problemu pokonywać, który, powiedzmy, wasza postać jest w stanie tam czyścić, no i leci sobie albo w górę, albo w dół. Na początku można na pałę, dlatego że na początku, mówię, dosłownie każdy atak wam daje itemki do klasera, więc po prostu lecicie od góry do dołu, każdego atakujecie za grzybki i ten klaser wam się bardzo szybko i przyjemnie wbija. Potem można już, wiadomo, zastanawiać się, czy może nie lepiej atakować. Potem można w ogóle zmienić ranking. Załóżmy, jak byliśmy na 2500, wyczyściliśmy go fajnie, to potem można sobie wbić na ranking, powiedzmy 5000, no i znowu od góry do dołu za grzybki i znowu tego klasera powinniście dużo dostać. Wiadomo, ważne jest, żeby być na takim rankingu, który wasza postać da radę pokonać, no bo musicie pokonywać tych ludzi, żeby ten klaser wam się uzupełniał. Oczywiście, no można sobie jakieś tam cele wyznaczać, jeżeli chodzi o ten klaser. Na 10 levelu, jak grzybicie, to można nawet i 32-33% dobić, czy nawet może więcej, co niektórzy co tak bardzo dopieszczają. Jest to istotne. Natomiast to już zależy od tego, ile grzybków chcecie na taki klaser wydać. No ale jako gracz grzybiący zdobyć ten klaser to nie jest naprawdę nic trudnego. Po prostu atakujecie za grzyby co 10 minut i ten klaser wam się na dobrą sprawę sam wbija. Jak ktoś tam widział jakieś starty serweru w moim wykonaniu czy coś, no to widział po prostu, jak ja ten klaser uzupełniam. Tutaj nie ma dosłownie żadnej większej filozofii. Później, jak już tego klasera mamy więcej, no to wiadomo, już trzeba sobie, powiedzmy, no nie atakować na tylko jakiś graczy, którzy mają tam no takie itemki, których nam jest potrzeba, no ale do tego dochodzi święty Graal, do którego zaraz przejdę i tak dalej, więc no z tym nie ma zupełnie problemu. Dobrze, i tyle jeżeli chodzi o gracza pay to win. Tutaj mówię, że sprawa jest dość prosta i teraz przechodzimy sobie do kolejnego rozdziału, mianowicie do świętego Graala. Co to w ogóle jest? Święty Graal jest to taka pomoc w klaserze, taki nasz pomocnik, można powiedzieć, dzięki któremu itemki, których nam brakuje, nam mrygają. Mrygają nam tam w zbrojowni, w gabinecie magii, mrygają nam, jak najeżdżamy na jakąś inną osobę w sali chwały, powiedzmy w naszej gildii, i jest to bardzo istotne i bardzo pomocne przede wszystkim. Jak to wygląda w praktyce, już wam tutaj pokazuję, specjalnie się zalogowałem na to konto. Mamy teraz coś takiego, cyk. No i jak widzicie, ja tutaj mam 107 poziom, bo grałem tylko pierwsze 3 dni na tym serwerze. I zobaczcie, że te itemki mi tak pulsują, te itemki tak mrygają, dzięki czemu wiem, że tych itemów nie mam w klaserze i jakbym wygrał z tą osobą, to te itemki bym zdobył, wszystkie jakie on tutaj ma. Jak widzicie, on ma również legendarną broń. Legendarna broń nie pulsuje, dlatego że ona się nie wlicza do procentów, do tej premii, do punktów doświadczenia, więc ona nie mryga, bo i tak nawet jak go zaatakuję, to tej legendarnej broni nie dostanę do tego klasera, no ale to nie jest istotne, bo to na nasz procent z klasera nie wpływa. Tutaj tak samo jak sobie wbijemy, to zobaczcie, też nam te itemy mrygają, tu same legendarne, więc nie, tutaj tak samo. No ale ogólnie, tak jak wam powiedziałem, no tu teraz mają bardzo dużo legendarnych itemków, więc to nic dziwnego. No ale o, tutaj na przykład zobaczcie, klata też tylko jedna i brońka, o i tutaj wisiorek, no wszystko nam mryga, mówię, jest to bardzo pomocna rzecz. Jak ten święty Graal zdobyć? Święty Graal zdobywamy z kopalni klejnotów i jakie są wymagania? 1000 itemków w klaserze musimy mieć, czyli no to jest niecałe 50%, to akurat nawet takim atakowaniem na pałę te 1000
itemków w miarę szybko zdobędziemy. No i poziom 85 naszej postaci. Jak mamy 85 level, jak mamy 1000 itemków w klaserze, to z tej kopalni klejnotów leci nam święty graal. Prawdopodobnie poleci nam od razu, jak tylko spełnimy te wymagania. I po prostu potem chyba musimy, on nam się pojawi w ekwipunku, najedziemy na naszą postać, albo od razu nam się użyje, już nie pamiętam, dzięki czemu te przedmioty nam zaczną tak mrygać. Nie ma żadnego wymogu, jeżeli chodzi o poziom kopalni. Kopalnia może być na pierwszym poziomie. Jedyny wymóg to, tak jak wspomniałem, 85 poziom oraz właśnie ten te 1000 itemków w klaserze, więc to jest bardzo pomocna rzecz. Potem jak już nam brakuje jakichś poszczególnych itemków, już takich pojedynczych, no to wtedy po prostu lecimy po sali chwały z góry na dół, no i sprawdzamy, na kim nam coś tam mryga i tą osobę atakujemy. Bardzo fajne, bardzo pomocne i oczywiście legalne, bo jest to funkcja bezpośrednio z gry. To tyle, jeżeli chodzi o świętego Graala. No i na sam koniec mam jeszcze coś takiego jak stronka SF Poradnik, o której ja wielokrotnie wspominam w jakichś swoich poradnikach. No i zobaczmy sami, jak to tutaj wygląda z tym SF poradnikiem. Ja wam dam oczywiście link do tego, co teraz wam pokażę. W sumie to już wam pokażę. Dam wam link oczywiście w przypiętym komentarzu, to będzie pewnie pierwszy link pod tym filmem. No i jak widzicie, mamy coś takiego jak klaser dokładności. Na tej stronce możemy sobie po pierwsze zobaczyć, jak poszczególne itemki wyglądają, bo wiadomo, jak ich nie mamy w klaserze, no to nie możemy ich zobaczyć, bo to jest tylko taki cień tych itemków. A tutaj możemy sobie wybrać, mamy biżuterię, czyli te kosztowności, mamy itemy wojownika, maga, zwiadowcy i legendarne. No i tam sobie przesuwamy w dół i po prostu widzimy, jak każdy itemek wygląda. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, zobaczcie, że w prawym górnym rogu mamy opcję wyboru serwera. No i jak wybierzemy dany serwer, to osoba, która jest odpowiedzialna za tą stronę, czyli autor tej stronki, którego serdecznie pozdrawiam, bo to widz, po prostu uzupełnia niki osób, które mają dany itemek w swoim ekwipunku. Wiadomo, że jak wyjdzie teraz powiedzmy nowy serwer, no to nie będzie tego od razu widać, nie będzie tych itemków od razu, natomiast pamiętajcie o tym, że no potrzeba na to czasu, no to też jest pojedyncza osoba, z tego co wiem, na spokojnie to uzupełnia bez tam żadnego pospiechu. No ale na przykład na serwerze pierwszym polskim, oprócz wyglądu tych itemków, macie również niki osób, które dane itemki posiadają, więc to jest również bardzo fajna pomoc. Dam wam link do tej stronki w przypiętym komentarzu, będzie sobie można samemu obczaić, samemu zobaczycie, jak to wygląda, jak to działa. No i po prostu, no oprócz świętego Graala również tą stronkę polecam. Nie jest to oczywiście nic banable, ani nic takiego, dlatego że no to nie ingeruje w ogóle w waszą postać, w jakieś pliki gry, ani nic takiego, więc to jest jak najbardziej w porządku. Dobrze, i tyle chyba z mojej strony, bardzo długi ten odcinek wyszedł, ale no mimo wszystko mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli macie jakieś oczywiście powiedzmy pytania albo coś takiego, czegoś nie zrozumieliście, to polecam pisać w komentarzu, chętnie odpowiem. Jeżeli macie jakieś tam no wątpliwości, to tak samo pytajcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Subskrybujcie z dzwonem, zostawiajcie kciuka w górę, kto jeszcze tego nie zrobił. Oczywiście możecie również używać kodziku neutral na home.syfygame.net, to co powiedziałem na początku. I jeszcze dzisiaj o godzinie 16 pojawi się niespodzianka z okazji startu nowego serwera europejskiego trzeciego, więc również polecam czekać. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!